Teologia Tolkiena. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Szczęść Boże. Dotąd mówiliśmy o grzechu i o pokusach, i jak to wygląda w świetle tego, co pisze w swoich powieściach Tolkien. Dzisiaj chciałbym powiedzieć chwilę o tym, co właściwie rozstrzyga, czy coś jest grzechem, czy nie jest. Czyli o sumieniu. Bo najkrócej rzecz ujmując, grzech jest wtedy, kiedy postępujemy wbrew temu, co każe nam sumienie. I oczywiście można sobie zadać pytanie, czym jest sumienie. I często mamy taką wizję, że sumienie generalnie to jest jakieś takie, jakby taki instynkt, który podpowiada, co jest dobre, co jest złe. To nie jest samo w sobie zupełnie błędne rozumienie. My naturalnie raczej skłaniamy się do dobra, choć oczywiście z drugiej strony nasza natura jest uszkodzona, jest zepsuta i ciągnie nas do złego. No ale generalnie wolimy rzeczy piękne niż rzeczy brzydkie. To jest intuicja Platona, że generalnie prawda, dobro, piękno to w gruncie rzeczy to samo. I w związku z tym, jeśli coś jest piękne, to jest też dobre. To w świecie Tolkiena jest bardzo mocno podkreślane, bo tutaj dobroć i zło moralne z reguły wiąże się właśnie z pięknem lub jego brakiem. Tu zresztą jest w tle jeszcze jedna bardzo ważna sprawa i bardzo związana z ortodoksyjnym nauczaniem katolickim, to znaczy problem zła. My często mamy taką tendencję, żeby gdzieś jednak zmierzać w stronę dualizmu, w stronę stawiania szatana jako jakiegoś bytu zupełnie niezależnego, w zasadzie jakiegoś takiego drugiego Boga, złego Boga, tak? Niemalże równego mocą Bogu. No i to oczywiście jakoś to by tłumaczyło wtedy, czym jest zło, skąd się bierze, że jest to siłą zupełnie niezależną od Pana Boga, zupełnie działającą na własnych prawach. No ale jednak chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm i islam, są religiami ściśle monoteistycznymi. Podkreślają, że jest jeden Bóg, że jest on Bogiem wszechmogącym, stworzycielem wszystkiego, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Dokładnie rzecz biorąc, tego, co widzialne i tego, co niewidzialne. W oryginale greckim, w tekście łacińskim Wyznania Wiary, tam nie ma tego słowa rzecz dodanego po polsku. Pan Bóg jest stworzycielem tego, co widać i tego, co nie widać, czyli także świata duchów, w tym szatana. Bo zło, tak jak to święty Augustyn naucza, zło jest brakiem dobra. A szatan pierwotnie też był dobry. I oczywiście to jest pokazane w Silmarillionie, gdzie mamy obraz Melkora, późniejszego Morgotha, najdoskonalszego z tych, no nazwijmy ich jednak, aniołami, Ainurów, który się buntuje, tak jak biblijny szatan i staje się odpowiednikiem szatana w świecie tolkienowskim, ale jednak stworzony jest jako dobry. I co więcej, nie ma on też mocy stwarzania, bo te wszystkie złe stwory, orki, trolle, nawet nie są parodią stworzenia, tylko są raczej przekształconymi dobrymi stworzeniami. No, orki to są znieprawione, zdeprawowane elfy. Natomiast ludzie po prostu są skłonni do złego, już nie ma tu potrzeby osobnego gatunku. W jednym fragmencie Silmarillionu jest taka wzmianka, która wskazywałaby na coś na kształt grzechu pierworodnego, że gdzieś tam u zarania rodzaju ludzkiego stało się coś strasznego, o czym się nie mówi, ale coś, co spowodowało, że ludzie nie są już tak blisko Stworzyciela, jak zasadniczo do pewnego momentu przynajmniej były elfy. Ale to mówię o tym, żeby przypomnieć właśnie, że Tolkienowi bliskie jest to związanie dobra z pięknem.
Ale pomimo tego, wracając do tematu sumienia, sumienie nie jest tylko instynktem, nie jest jakimś takim wbudowanym mechanizmem, który gdzieś nas ciągnie do dobrego albo do złego. W świetle teologii, tak jak to ujmuje też katechizm Kościoła katolickiego, sumienie moralne jest sądem rozumu. Czyli nie jest to coś jakiegoś takiego abstrakcyjnego, nie jest to coś uczuciowego, tylko to jest, nie jest to też coś autonomicznego. Sumienie to jest po prostu rozum w swojej funkcji rozstrzygania, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. No i teraz przykład złego i dobrego użycia rozumu w celu dokonania wyboru zgodnie z sumieniem, w celu ulegnięcia lub nie pokusie, no to są dwaj synowie Denefora, namiestnika Gondoru, Boromir i Faramir. Obaj stają przed możliwością zagarnięcia pierścienia. I wiemy, że Boromir tej pokusie ulega, usiłuje zabrać Frodowi pierścień, przy czym, tak jak też tydzień temu mówiłem, jest to przecież pokusa zasadniczo do czegoś dobrego. Boromir nie jest, on nie chce tutaj tylko dla swojej chwały, czy dla swojej jakiejś przyjemności. On ma cel bardzo dobry, on chce ratować swoją ojczyznę. Nie rozumie, dlaczego pierścień należy zniszczyć. Wydaje mu się, że no, jest to wspaniała broń, której można użyć do ratowania jego kraju. I gdy dowiaduje się o tym Faramir, który w toku następnego tomu spotyka hobbitów już na wschodnim brzegu Anduiny, to Faramir jakby na razie nie wiedząc jeszcze czym jest to, co skusiło Boromira, mówi do hobbitów coś takiego, że ja tej rzeczy nie wezmę, nie schyliłbym się po nią, gdyby leżała na gościńcu. Nawet gdyby Minas Tirith chwiała się w posadach i gdybym ja tylko mógł ją uratować, używając oręża czarnego władcy dla jej dobra i ku własnej sławie. Nie, nie pragnę takich triumfów. Wiedz o tym, Frodo, synu Droga. Także Faramir tutaj bardzo właściwą postawę wykazuje w książce zresztą, bo Faramir, który jest jedną z najpiękniejszych postaci w książce, jest jednak nieco gorzej pokazany w filmie, gdzie jakby ulega tej pokusie, przynajmniej częściowo. Tymczasem w książce jest rzeczywiście niewzruszony. Właśnie najpierw dokonuje takiej oceny intelektualnej, można powiedzieć. Faramir, ten intelektualista, tak, ten, który siedział w książkach, a nie tylko w sprawach wojskowych, Dlatego ojciec mniej go lubił niż Boromira, wspaniałego rycerza. No ale to jednak Faramir może właśnie dzięki swojemu wykształceniu jakby trafnie ocenia, że no nie można do tego dobrego celu dążyć środkami złego. Nie można dążyć środkami, które same w sobie są złe, czy no jak powiedzielibyśmy po katolicku grzeszne. No ale to jest taki sąd sumienia, można powiedzieć, na sucho. Tymczasem okazuje się, że w toku dalszej rozmowy, że tym, co niesie Frodo, jest pierścień. I że Faramir rzeczywiście staje przed taką samą próbą jak Boromir. Co więcej, tym razem no już hobbici nie mają dokąd uciec. Faramir ma z sobą żołnierzy. Hobbici są całkowicie na jego łasce. I wtedy Faramir, wspominając swojego brata, mówi: biedny Boromir. Za ciężka dla niego była ta próba. My, ludzie z Gondoru, jesteśmy prawdomówni. Rzadko się chełpimy, a jeśli coś przyrzekamy, raczej zginiemy niż złamiemy słowo. Powiedziałem, nie schyliłbym się po niego, nawet gdyby leżał na gościńcu. To też nawet gdybym był człowiekiem zdolnym pożądać takiej rzeczy. I jakkolwiek mówiąc to, nie wiedziałbym jeszcze, czym ona jest naprawdę. Uważałbym, że te słowa mnie wiążą i nie postąpiłbym wbrew własnemu oświadczeniu. Tutaj Faramir jest takim podręcznikowym przykładem dobrego rozpoznania sprawy przez sumienie już wcześniejszego i później pozostania wiernym tej decyzji sumienia. Oczywiście gdzieś w tle jest pytanie, co by było, gdyby ten sąd sumienia był błędny, gdyby się pomylił. Zasadniczo katechizm każe nam iść za naszym sumieniem, nie postępować wbrew niemu, ale też troszczyć się o to,
by to sumienie było jak najlepiej ukształtowane, byśmy przynajmniej z naszej winy nie popełniali błędów. Można powiedzieć, że Faramir na pewno o to dbał, miał te wszystkie sprawy przemyślane. No i dzięki temu potrafił nie ulec tej pokusie. Już wcześniej sobie w głowie tę sprawę jakby miał rozstrzygniętą i gdy pokusa faktycznie się pojawiła, po prostu potrafił ją odrzucić. To wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.